Ostatni rok był dla mnie trudny. Działo się bardzo wiele i trochę mnie to wszystko przytłoczyło. Ale to już za mną. Postanowiłem, że muszę wziąć się w garść i ogarnąć wszystko. Zacząłem od szkoły. Razem z Kujonem systematycznie zacząłem poprawiać oceny i zdawać egzaminy. Poprawiłem też nasze relacje z Rose. Pogadaliśmy szczerze o tym, co było i teraz jest między nami super vibe. Ciągnąłem wreszcie gips i przeszedłem rehabilitację. Jestem świeżo po powrocie do zespołu i zagraniu pierwszego meczu po przerwie. To najlepsze uczucie na świecie. No i odebrałem 2 dni temu prawko. Więc wszystko układa się tak, jak powinno się układać. Wynajęliśmy też fajny dom na pół roku. Każdy ma miejsce i mamy nawet basen. Dobrze, że nie wzięliśmy tego ciasnego domu na wzgórzach Vinewood. Jest serio dobrze. Lepiej niż kiedykolwiek wcześniej. Oby tak pozostało. Cześć mordy, z tej strony Kalu, witam was serdecznie w kolejnym odcinku GTA 5 Prawdziwe Życie i pierwszym odcinku z GTA i generalnie pierwszym odcinku w nowym roku na kanale. Witam widzowie w 2024. Oby ten rok był dobry dla was i oby to był rok dobry dla mnie, dla nas wszystkich widzowie, dla Harego, żeby to był dobry rok. Trzymam za to mocno kciuki. Pokażcie wsparcie tutaj na początek roku i zostawcie łapę w górę, jak lubicie oglądać tę serię. I moi drodzy, witam w świecie gry 3 miesiące później, po ostatnim odcinku, czyli po Sylwestrze. Co Harry robi? I moi drodzy, jaka była wasza decyzja? Zagłosowaliście w ankiecie w ten sposób, więc zobaczmy, jak potoczyła się tamta scena. Wie pan co? Będziemy rezygnować jednak. Jest to trochę za mały dom dla całej naszej grupy, dlatego... chciałbym życzyć wszystkiego dobrego na święta, no my niestety rezygnujemy, będziemy szukać czegoś większego, także to tyle. Wszystkiego dobrego dla pana, do widzenia. Moi drodzy, rozsiądźcie się wygodnie, oglądajcie i mam nadzieję, że dobrze się będziecie bawić z Perzetem w tym roku. Rok do GTA 6 nam zostało, widzowie, damy radę. No, panie Woźny, ale to wygląda na to, że to jest tylko ten odpięty akumulator. Nawet ja, nie umiejący mechaniki, ogarniam. No, już szpinam. Serio? Tylko akumulator? No, pan sprawdzi może teraz, czy to zadziała, czy nie. Nowe włosy Harego, widzowie, patrzcie na to, jakiś taki przystojny gościu z niego. No i? Działa? Ty, no, chodzi jak ta lala. No, mówiłem jak panu. Moja żonka 40 lat temu. Rany, mówiłem panu, no. Dziękuję, Harry, dziękuję, doceniam. Nie ma sprawy, panie Woźny, no. Mam takie prywatne pytanko trochę. No? Co się stało, że się tak zmieniłeś, Harry? W sensie? No, ty zacząłeś chodzić do szkoły, jesteś bardzo pomocny, uczynny, miły, no, taki zdeterminowany we wszystkim. Miło słyszeć, no powiem panu tak. Jestem dumny. No, dziękuję, miałem ciężki rok zeszły, trochę w głowie sieczki jeszcze, a wszystko teraz, no, że tak powiem, się ułożyło. Żyło, nie? No i staram się. Niesamowite, naprawdę. No, taka przemiana. Bardzo miło słyszeć, panie Woźny. Gdyby pan potrzebował pomocy, to ja służę zawsze. Pan nam też pomagał w zeszłym roku dużo, nie? No tak, no właśnie. Dobra. Dziękuję jeszcze raz za pomoc. Dziękuję. Nie zmieniaj się, Harry. Nie zmieniaj się. Nie zmieniaj się, panie Woźny. To co? Syna. Co? Jak syna kocha. Rozumiem się. Dobrze, panie Woźny, no. Tak, dziękuję. Nie ma sprawy, miłego dzionka. Ja się pożyczę się tego rowera co zawsze, co? Pewnie, bierz. Trzymaj się, Harry, nie zmieniaj się, pamiętaj. Dzięki. Nie zmieniaj się. Okej. Widzowie, ten Harry Simons, kurde, gentleman, dobry człowiek się zrobił. Bardzo mi się to podoba, zobaczymy, ile te zmiany w Harrym pozostaną takie dobre, nie? W każdym razie, dziś odbieram samochód, dziś pokażę wam też dom, pokażę, co się zmieniło u znajomych. I widzowie, no mam nadzieję, że taki odcinek po tej 3-miesięcznej przerwie przypadnie wam do gustu. Ja się nie mogę doczekać, co się wydarzy. Widzowie, Harry stoi bardzo dobrze z egzaminami. Troszeczkę nadrobiliśmy zaległości, no nie chcemy zawieść naszego tutaj dyrektora, ani generalnie nikogo, no samego siebie chyba nie chcemy zawieść ze względu na to, że już to jest ostatni rok Harry'ego w szkole, przydałoby się po prostu zdać tę szkołę. No mamy dług u dyrektora, bo dyrektor każe nam zrobić dzień integracyjny dla uczniów, dzień Wagarowicza, za to, że przywrócił nas do szkoły. Jak oglądacie tę serię, to wiecie. W każdym razie, no wasza decyzja, moi drodzy, wydaje mi się, że była bardzo dobra, ponieważ mamy dom, który, moi drodzy, teraz, to znaczy on zawsze budzi sentyment, ale no moi drodzy państwo, no to jest przecież klasyk i to jest idealny dom, mam wrażenie, dla takiej paczki znajomych, jaką mamy, nie? Kurde, ogromny garaż, widzowie, no coś pięknego, dużo, dużo miejsca, co jest? No dzień doberek. No witamy. Co tam laseczki robicie? Smażycie się na pięknym słońcu? Elo. Tak? To było pytanie do Matiego, nie do was, nie żartuję. Cześć, laseczko. Co tam, mordo? Stary. Mam takie wrażenie, jak gdzieś tu kiedyś tu mieszkał, nie? Ja tu mieszkałem, stary, wiesz o tym. Ty tu mieszkałeś? Co ty? No, z twoim ojcem. Co? W tym domu? No. Nie, no ja jest robisz. Dobra, Mati, ty i te twoje humorki, nie? A wy dziewczyny, jak tam? Rose. A nic, tutaj rozmawiałyśmy o tym.
o przyszłym ślubie naszym. No właśnie, no właśnie. A, no tak, już niedługo, nie? No ja se nurkuję, nie? Mat nic do gadania nie ma niestety, bo nie tyle to w dresie przyszedł. Trzeba będzie jeszcze mnie to wybrać, nie? To też. A wy trzeba, macie trzeba. Jakieś miejsce już, czy nie? No ja mam coś, ja mam coś, ale nie wiem, czy Mati się na to zgodzi, bo on ma taki humor. Ty, to jak będziecie jechać oglądać, to nas weźcie z Rose. No, doradzimy coś, nie? Ty, ja kobiety, się tym zajmę. Mordo, a ty dzisiaj do pracy nie idziesz, pani dyrektor? Czy ty no już... idę, na razie to tutaj wyjeżdżasz. Nieźle macie. Jeszcze przed pracą trzeba. Dobrze, dobrze. A dzisiaj rekrutacja. No wiem, wiem. No, nowe twarze przychodzą do roboty, nie? Tak, no. Ja się też pojawię, postaram się. Mam trening po drodze i tak dalej. A ty, Rose, co, dziś wolne? Nie, no też praca, ale wiesz, tam z moim tatą się dogadałam, że później przyjdę. Fajny gość tego twojego taty. Ostatnio fajnie spędziliśmy czas. No, no widzisz, mówiłam, że się w końcu poleczę. No, to co prawda. To przyjechało? Co jest? A, widzę. Dzień dobry. Dzień dobry. Witamy, co ojej, jest? Ej, ale tu gorąco. No, gorąco, chłopie. Gorąco. Państwo do roboty by się wzięli, posprzątali trochę. No słuchaj, co no, jest, tutaj wiesz, możemy pomóc zawsze, basen nie? Chyba tak, o. No. Czuję, że taki nieświeży jest trochę. No to śmierdzi, albo to Mati, albo basen, nie? Hej, Kai, jak pomysł z tym sprzątaniem basenów i stricte... No stary, no. Stricte, jakby jak wiesz... To się kręci. Mówisz? Czyli no opylało się... dzisiaj, stary, na jedną taką, wiesz, posesję i będziemy sprzątać i potem, wiesz, robota z głowy i kasa nie, no, zarobiona. Właśnie ty, a może chcesz pomóc, co? O. Nie wiem, chłopaki, trening mam po drodze, no, zobaczymy. Stary, szybka robota, jeszcze ci zapłacimy, nie? No, nie, no, dobra, co mam z wami, baseny czyścić? Nie, no, chłopaki, no, nie. To, to jest przyjemność. Wiesz, jakie to jest zobaczysz. Fajne? No. Dobra. Dobra, ale najpierw się pochwalę. Zdałem kolejny egzamin dzisiaj poprawkowy. No, gratulacje. Gdzie no? Wychodzę na prostą, wychodzę na prostą. Mati? Mati? Super. Też. Mati jest już o krok przede mną, nie? Trochę. No, ja zdałem wszystko. No. Mati tutaj ty się możesz kąpać. Może trochę. Ty, no dobra, no to. Zrobił, ale dobrze szkołę umie. Dajcie mi chwilę, ogarnę, zjem coś szybko i pojadę z wami, okej? Okay? Dobra. Widzowie, zobaczmy tę chatę jeszcze. Szybki creep po nowej chacie. Jak widzicie, mamy $500 opłat, między innymi czy tutaj wchodzi w grę. Stan konta Harego no nie jest jakiś mega spektakularny. $5700, zaraz pojedziemy do firmy. Zobaczymy, czy tam w... Okej, czy tam w firmie jest, moi drodzy, budżet dosyć wysoki, czy też nie? Możesz tak paradować po domu? No właśnie, nie idę się ubrać, no co ja mam zrobić? No, no to uciekaj się ubrać, no. No tutaj, o, kolejna! Przy Harem, tak? Heck. Idź do góry, idź. What the heck? Wracając, widzowie, no to te $500 jest opłat. Na pewno jest tu czynsz w tym. Zaraz się dowiem, bo nie wiem w sumie, na ile my mamy, moi drodzy, ten apartament. No a tutaj, widzowie, no to jest, kurczę, apartament nikogo innego jak Christiano. No, tylko nie wiem, gdzie jest Chris, widzowie. Ja pierdolę, stary. Co jest? Gdzieś ty był? Pod łóżkiem? No, tam za łóżkiem. Wiesz, co jest? Tam jest? Co jest? Jakieś obrazki Ronaldo całe zaklejone. Czym klejem? Nie czy wiem, że... nie chcę wiedzieć, stary, co za debil tu mieszkał, nie? No stary... Ale podoba mi się tu, nie? Podoba mi się tu. Nie no, ale... generalnie taką klitę ale... masz fajną, stary. Fajnie, ale czasem mnie przerażają rzeczy, które tu odkrywam, nie? No nie wiem, jakiś no masz... Majty, jakiś dziewczyn, Jezu. No to stary, nie wiem, jakiś zwyrol może jest, wiesz, tu mieszka. No na pewno jakiś chory psychol, trzeba go wysłać jak najprędzej gdzieś. Wiesz nie co jeszcze byś wiesz co byś jeszcze mógł to zamontować, stary? Te żaluzje, bo ostatnio jak przyprowadziłeś tę taką czerwonowłosą dziewczynę, stary, no ja szedłem do garażu, no i wszystko było widać. No i co przeszkadza? Ja się nie wstydzę, no co? No nie, no ale wiesz, no jak kiedyś jakieś ja dziecko tu przyjdzie... Ja też się podglądam tu przy zdach, więc się nie bój. No dobra, ale stary, no zainwestuj w te rolety. Dobra. Ej, jadę na robotę z chłopakami. Widzimy się po tym filmie, czy nie? Dobra, tak. Jo, ja to ogarnię. Ale gówniona bluza. Co? Coś ty powiedział? Odczekaj to, Rax. Idziesz ze mną? Proszę państwa, wychodzimy z roli, odczekaj to. Sorry. Mati Clinton, no chyba musi CK zaliczyć niedługo, widzowie. Chyba ty. Ja nie będę mieć męża, no. Trudno. No to co aż? Prowadzisz? Jedziemy, dobra. Stary. Ale tu z tyłu jest sprzętu, Ej, kurde, Kai, jestem dumny z ciebie, że taki sobie w ogóle pojazd kupiliście, nie? Jesteście przejaganty. No, udało się, ale biznes się kręci, więc...
Stary, ale to twoja zasługa jest. A, to ty moja nas naprowadziłeś zasługa. Na to. No ale to, stary, to ty wpadłeś na to, że hej, zamiast sprzątać zażygane apartamenty bogaczy, będziemy sprzątać te baseny. Let's go. Opszane baseny. Ale no nie, no brzmi to całkiem rozsądnie, nie? Nie, no dobra kasa z tego jest, serio. No to się cieszę, chłopaki. Więc ty aż też się wziąłeś za życie, widzę. Podobno no muszę się. W końcu coś robić, nie? Ale że to jest dobry biznes, to wiesz, pomóc koledze jeszcze mogę. No, pomogłem tobie. Możesz zarobić, a się nie narobić, stary, też przy okazji. Dobra, cofajcie, co to? Cofać, dobra. Co jest, widzowie, oni normalnie zarabiają w ten sposób. Patrzcie, jak to fajnie, nie? Dzisiaj to będzie taki odcinek, gdzie zobaczymy, co się uziomali pozmieniało. Ale podoba mi się też kolor włosów Harry'ego swoją drogą. Patrzcie, taki brązik wleciał. Tutaj jest. Tutaj. Dzień dobry, my na sprzątanko. Dobry. No to co się robi, chłopaki? No wy jesteście eksperty, nie? No tak, no najpierw musimy zbadać pH wody. pH wody? Mhm, okay, odczyn kwasowości, nie wiesz co? Małe P, duże H, takie. No wiem, ale kurde, to wy serio na poważnie to robicie. No normalnie, wiesz, no my szkolenia mieliśmy. Dobra, Harry, bierz pH. No ale co, mam jakieś detergenty wziąć, czy co? No, aha, no, to? Mhm. To? Tak. No dobra. Tak. No to dobra. Do cenu teraz. Prowadźcie. Właśnie. Ja pierdzielę, patrzcie dobra, jak oni no, widzowie ogarniają, nie? Jak to nazwać, automacikiem. No. On ci bada to pH wody. No i tam musi być szóstka. Okej. Okay. Jak jest szóstka, to co? Szóstka z plusem. No musi być szóstka, a jak jest mniej, no to musimy dodać. Aha. Musi być jakby, jak wchodzisz, to żeby cię, nie wiem, to nie poparzyło, czy coś takiego, nie? Okej, okay, rozumiem. Nie poparzyło? To raczej chyba, żeby ci grzyb jakiś nie urósł. No ojej, to ale wszystko. Ale tutaj towarzystwo. No one czekają chyba na ten basen. Dobra, odczytałem, no i co? Jest szóstka? Tak. Wszystko git? Sześć na skali? No to co teraz? W normie. Musimy iść, chodź Kaj. Musimy dobra, to teraz sól. Sól? Idziemy po sól, no. Co jest, widzowie? Jest, add salt water, zobaczcie, normalnie. To ja też idę w takim razie. Odczytana kwasowość, teraz kurde sól. Dobra. Sól, tak? Tyle ale tej soli? Tego. Ale będzie zasolenie, hopy. No, żeby te kobitki nie zasoliło. Ej, ale powiem wam szczerze. Były słodkie. Stykaj, a ty nie masz jakiejś koleżanki? Co to za miesiąc temu, co przyszła do nas do domu, to co? No taka jedno. Ale to za temat... pieniądze była chyba. Ej! No nie mów tak. Uciekły, nie ma i. No nie ma, zobaczyły, hopy, nas, dlatego, dobra. To co, sól? Dawaj, sól. No dobra, to okay. Wsypujemy. Mhm. Kilka opakowań wystarczy. Tak, no jeszcze tu, nie? Przesadzać. Dobra, widzowie, patrzcie, normalnie sprzątanie basenów. Mega, kurde, fajna fucha dla chłopaków. Fajnie, że taką luźną ją mają i mają blisko do domu. Fajnie, stary, że tylko na Wynut Hillsach sprzątacie i macie blisko do chaty, nie? Po skończonej robocie. Super. No idealne, stary, no wiesz, kurde, być z Nahorem od... dzielnica. No, z Nahorem od basenu. W ogóle płacą dobrze, nie? Co teraz, Kaj? Dobra, to odkładamy to i teraz pompa. Pompa? No i on będzie sobie... Ta, no to jest taka nowoczesna pompa, która get po water prostu pump. Będzie filtrować tą wodę. To? Pompa musi być, tak dawaj. Jest. Yo! Ej, co jest, widzowie? No to idę z pompą, nie? Preparat. Wrzucę jeden, żeby glony się nie robiły. Ale stary, tu tyle glonojadów leżało na tych leżakach, że w sumie to bez problemu. Mogłoby zostać glony jakieś. Dobra, i ogólnie z tą pompą to jest tak, że zazwyczaj ją zostawiamy, żeby, wiesz, jakby ten basen się przeczyścił, no i... Oni nam dają taką jakby, wiesz, kaucję w zamian za to. Aha, rozumiem. Jedziecie dalej, tak? Pierdzielili, no. To tu ją zostawić, czy gdzie? Tak, zostaw ją, włóż ją do basenu i ona będzie filtrować. Dobra, włączone. No to co? Dobra, no to ogólnie my to zostawiamy i sobie po nią przyjedziemy, bo musi to, wiesz, tak filtrować 24 godziny. Okej. Okay. Fajna fucha. No, fajna, no i robota skończona, no. Proszę pana, ta pompa zostanie tu na 24 godziny, jutro chłopaki po nią przyjadą. Wszystkiego dobrego. Tak jest, dzięki. Do widzenia. A mogą się kąpać? Daj mi info jeszcze, czy mogą się kąpać, czy nie mogą. Nie mogą. No to. Najwyżej się spalą. Czy coś. Ile dostajesz za taką fuszkę jedną? Ile taka osoba no zależy, ale ogólnie no... wiesz, no z 5 stówek za jedną. Kurde, no mega ile mocno. Nam to zajęło? No nie wiem, no z pół godziny, no. Widzowie, mega fajną fuchę mają chłopaki. Ej, a nasz basen też od glono jadzicie? No zaraz co zrobimy, no. Jak Mati tam wszedł, to wiesz. No koniecznie. Mati obawiam sika w wodzie. Że... Mati obawiam za każdym razem sika w wodzie, odkąd tam jesteśmy. 3 miesiące już. Bleh. Bleh.
Obrzydliwe to jest. No czaisz? Nie wiem, Chris mówi, dobra, idę się odlać, ja mówię, dobra, idę się odlać, Mati zawsze siedzi w basenie, nie? Ciekawe czemu. Dobra, zajmiemy się tym, ale mogą środki pewne nie wystarczyć. Patrzcie, musimy to kupić chyba, nie? Widzowie, ale mega, że ekipa znalazła tutaj mieszkanie i tutaj sobie, moi drodzy, wszyscy urzędują. Przynajmniej na razie mamy podpisaną umowę, nawet nie wiem na ile. Kai, ile my tu mamy umowy? Pół roku? Mhm. Czekajcie, telefon mam. O! Łażej, chłopie. Dobra, przydajcie. O, Harry, tak, tu Johnny z tej strony, Clinton Detailing. Dzień dobry, co tam? Umawialiśmy się na dziś, nie? Tak, tak, no BMK już jest z tego, do odbioru przyjeżdżaj, czekamy na ciebie. A jesteście na Court Center? W Nowej... Tak, 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 no na Court Center. Dobra, no to jadę, do zobaczenia. No, cześć, do zobaczenia. Chłopaki, furę mam do odbioru. Jaką? Na Court Center, tam wyżej. U Clintonu? Tak, no bo ja tam zostawiłem... Tam, gdzie ten? Tam, gdzie ten, stary, już temat jest zakończony, spokojnie. Ale wracając, prawko odebrałem 2 dni temu. I wreszcie odbieram samochód. Stary, dobrze. No. To weź, stary, przyjeżdżaj i przejamy, nie? Dobra, Kai, gdzie jest Kai? Na chacie. Mordo, podskoczyłbyś ze mną do Court Center? Podrzucisz mnie? No stary, no spoko, jasne. Dobra, dzięki. W końcu jakiś taki czysty się. No to dawaj, podrzuć mnie, mordo, proszę. Stary, idź, co ty robisz? On furę ma. Gdzie ma? A, gdzie ona stoi? Tam za tobą. No tak, przecież Kai ma, widzowie, swój samochód. Okej. Jak ci się jeździ, stary? Nie no, elegancko. Gdzie idziemy? Na Court Center, tu przed nami. Do góry. Spoko. Taki fragmencik, tylko stary, wiesz co? Tak dla bezpieczeństwa jeszcze. No. Zostaw mnie trochę wcześniej, żeby tam nikt nic nie mówił, nie? Tak? No, nie wiem, czy oni wiedzą, aha, no czy tak. Nie wiedzą. Temat ucichł, jakby Mati wiesz się ponoć... co? Ja bym to auto nie poznał. No nie, no jasne, ale Mati się ponoć z nimi dogadał. Tam w Sylwestra była haja taka, stary, u nas w domu, że tak? Właśnie, jak tam, nie no, ja sprzątałem. Daliśmy radę, no, to trzy miechy temu to było, stary, spoko, jest git. Jakby oni nic nie podejrzewają, Mati to jakoś ugrał po swojemu, nie? No to dobrze. Dobra, idziecie rzucić jeszcze wyżej? Tak, troszkę wyżej. Dobra, widzowie. Temat ucichł, jeśli chodzi o sprawy Clintonowe. Więc bądźmy dobrej myśli, że wszystko, moi drodzy, gdzieś tam udało się zamieść pod dywan. Nie, jednak jeszcze kawałek tu i tu się zawrócisz, stary, przed tym. O, dziena. Siemka. Trzymaj się. Okej, widzowie, patrzcie na to, ile tutaj sprzętów mają. Już ten salon ich funkcjonuje chyba. Tak jest, tak mi się wydaje. Stoją tu jakieś ziołki, co jest? Wiesz, jutro będziemy mieli wyniki tych... tego, co nam się włamali 3 miesiące temu, nie? Więc... No właśnie. A, dobra, dobra, to dajcie nam znać, to podejdziemy do tego. Dobry. Witam, dzień dobry. Dobry, witam, witam. Zapraszam za brameczki, zapraszam za brameczki. Okej. Okay. Wow! Procedury. Zainwestowali, widzowie, w ochronę profesjonalną chyba w tych salonach. O, czyli nasze włamanie coś dało. Dobra. Proszę o wszystkie rzeczy, wyłożenie ich z kieszeni, włożenie ich tutaj. Dobra. Prześwietlimy sobie, co pan tam ma. I jeszcze sobie pana przeszukam. Dobra. Stanąć jakoś specjalnie? Tak, 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 stanąć. A co to za procedury takie? Włamanie było i teraz mamy takie procedury, przeszukiwać każdego, kto wchodzi do salonu. Okej. Tak trochę odstraszacie klientów chyba takim przeszukiwaniem. No cóż, kto będzie miał jakieś, wie pan, sprawy ważne, to i tak wejdzie, i tak czy siak nie będzie bał się przeszukania. Dobra, proszę przejść, ja sobie zobaczę, co pan tutaj w tych rzeczach ma. Tak, no, piłkę do kosza, żeby mi pan tylko nie wyrzucał, nie? No zaraz zobaczymy, czy coś w tej piłce, jakiś no i wędkę, wędka, ta składana wędka od dziadka jest jeszcze, telefon, tyle, nie? Dobra, wszystko się zgadza, zapraszam. Super. W takim razie. Dzięki, witam, witam, panowie. Cześć, typa odbiór auta, nie? Tak, no wreszcie, 2 dni temu prawko odzyskałem. No i super. To elegancko. Trochę ale... zmieniliśmy, przemalowaliśmy i stoi tutaj. Nie, ja widzę już tam żółciutka. To tam żółciutką, tak? Ta pomarańczowa bardziej. Zgadza się. No, taka pomarańczowa w sumie. Ej, ładnie. Podokładaliście coś, nie? Jakieś dokładki są, widzę. Wszystko w nim zmienialiśmy. Generalnie wszystko, co się dało. Zrobiono od zera. A osiągi lepsze? Tak, no, też podkręciliśmy. Lepsze. No dobra, kurde. To co? Ile płacę, panowie? Nie ukrywam, mam przy sobie... Na kartę wszystko. No ale nie, no chociaż tak za robotę, jakiś napiwek dla was, no. No dobra. To ile na piwko, tak? 500 na łeb? Może być. Może być. Tysiaka mi daje, widzowie, 500 na jednego, 500 dla drugiego, proszę bardzo. Bardzo dziękuję wam za pomoc. No i co? Obym nie stracił prawka i się nie rozbił już, nie? Tak jest. Dokładnie. Jak coś będziesz chciał, wiesz, gdzie wpadać to dzwoń, no. Dobra, oczywiście. Kluczyki w stacyjce? Klasycznie? Tak, klasycznie. Ja byliczę. Tylko nie tylko powoli, powoli. Nie, no, panowie. Mam 18 lat, ja już ogarniam życie, tak? A
ale... Nie wiadomo, różnie bywa. 3 miesiące, tak? No. No ale... Dobra. Wow, i rejestrację mam? Harry S? Tak. Co jest? Harry? No, wszystko w nim zrobiliśmy. Super, bardzo panowie wam dziękuję. No to co? To się zawijam. Zapraszamy. Dobra. A jak w ogóle działa biznes teraz? A bardzo dobrze się kręci. Tak? Widzę, że... Z ochroną to bezpiecznie. Bezpiecznie z ochroną. Bardzo dobrze. Powinniście już to dużo wcześniej ogarnąć. Dobra. Już wprowadzaliśmy się. Teraz jak tu się przenieśliśmy, to jeszcze lepsze zyski lecą. No i subcio. Cieszę się bardzo i życzę powodzenia. Pani Ewę tam proszę pozdrowić. No. Dobra, pozdrowimy. Widzenia. Dobra, cześć, cześć. Ale trąbka! Ale, dawaj, dawaj! Do widzenia! Cześć, cześć, młody! Trzymając tak stop. Ej, mam trąbkę od tira, co jest? A ciekawe jak jedzie ten samochód. O kurde, jestem aż ciekaw. O, chodzi ładniej. No jest! A, kurde, prawie się zderzyłem. Chodzi, widzowie, dużo lepiej. Ładnie się zbiera. Żółty kolor, podoba mi się też. Szybę mam trochę brudną. No idzie... Trochę lepiej niż szła, nie no, dużo lepiej chyba idzie. Ale dobra, muszę uważać, nie mogę prawka stracić. Widzowie, już nie mogę popełniać takich błędów jak no w 2023 szczeniackich, teraz musi być prawdziwe życie dorosłego człowieka. A prawdziwe życie dorosłego człowieka polega na tym, że masz pewne obowiązki. A Harry dzisiaj ma trening z trenerem, z którym trenuję już 2 tygodnie i dobrze się dogaduje. To jest gość, który był u nas, widzowie, na Sylwestrze. Okazało się, że złapali wspólny język. No i od słowa do słowa nagle Harry zaczął opłacać trenera też prywatnego, personalnego. Bo ten trener, którego mamy przydzielonego, to on takich siłowych rzeczy nas nie uczy za bardzo. On tam bardziej więcej gada niż robi. Dlatego taki własny trener, z którym Harry ma dobry vibe, brzmi rozsądnie. I trenuję sobie tutaj w Pump and Run. Ja od razu sobie, widzowie, zajadę. Mam tutaj swoją szafkę, mam tutaj swoje rzeczy. Oczywiście samochód będę wyłączał i zamykał teraz. Wszystko jest, moi drodzy, ogarnięte. A ładna furka, naprawdę ładna. No i mam nadzieję, że trener Neiro już na mnie czeka. Widzowie, karnet wychodzi na około $100 za dzień. I no tyle dziennie tych opłat mamy. Zaraz to muszę poopłacać. Jest już mój trener. Piemano. Dobry, dobry. To co, zaczynamy? Ta, przebiorę się szybko i lecimy, nie? Jasne. Czekam na ciebie. Brian? Harry! Ja pierdziele! Witam cię na siłowni! Cześć, co ty tu robisz? No jak to co? No mordo, ja tu już 3 tygodnie trenuję, tak na pełnej z trenerem. Wracasz do koszykówki? Wracam, wracam, no już jestem po jednym meczu no. WCL-a. Dobrze. A ty jak tam, no, te twoje... Mój koszykarz! Ten twój streetball jak się kręci? Gracie dalej te meczyki? Stary, kręci się jak talala normalnie. Wszystko gramy, pykamy sobie każdy meczyk normalnie, chłopaki fajnie, dobrze robią. Gramy sobie w piłeczkę, wszystko się rozgrywa dobrze, pieniążki wlatują z tego, także zapraszam cię serdecznie, Harry, kiedy przyjdziesz, no w końcu? No przyjdę, przyjdę, mordo, może nie dziś, ale obiecuję, że jutro przyjdę na streetball. Tak, przyjdziesz jutro. A gracie jutro? Dobra, to gramy jutro, mamy jutro meczyk, także mogę cię wkręcić. No to dobra, tam z tym disco jeszcze mam niewyrównane rachunki. To no, disco cię dojechał, kurde. No. Dobra, stare strzasy, stary, jeszcze przed kontuzją, taki nie pamiętam. Taki kazełek cię dojechał, no zobaczymy, no. Zobaczymy, czy się poprawiłeś. Brian, musimy w ogóle się spotkać, co tam u ciebie, stary? Wszystko musimy, no powiem ci szczerze, że wszystko jest dobrze, no. A jak tam sklepik, ten biznes, ten taki, wiesz... Ten no. To idzie dobrze, wszystko normalnie, paczuszki biorą ludzie, ja sobie tam... Jeszcze ten, także wszystko idzie dobrze. Płuca, wiesz, zielone dalej są, także jest dobrze. Dobra, mordo. Musimy się spotkać na jakiegoś dobrego, wiesz, musimy coś sobie tam wspólnie przytem. Na soczek, tak. Tak, na soczek, oczywiście, że tak. Dobra, lecę ćwiczyć, kurde, raz, dwa, dobra, ale pakiet. Ta, Bruce, co? Co mówisz? Dobra, to chwytaj za sztangę. Już za sztangę od razu? Żadnej rozgrzewy nie robimy? A, jaki jest sens, co nie? To mordo, no ale chcesz, to trochę się możemy porozciągać. No tak. A ja wiesz co, ja trenowałem z profesjonalnym trenerem przygotowania fizycznego, więc on zawsze rozgrzewkę robił. No ja wiem, że ty jesteś stary trener personalny, ale dobra, spokojnie. Dawaj, lecisz. Bruce to jest taki typowy trener personalny, nie? Który... A, tam walidzie rozgrzewkę, od razu na sztangę lecimy, nie? Ale szybciej, szybciej, nie ociągaj się. Nie no, Bruce, no spokojnie. Staram się. No, ty tam to co? Ty teraz koszykówkę grasz, to? Ta, no, no wróciłem trochę, wróciłem. Dawaj, musisz się zmęczyć, a nie? Bruce, a... święta, panie Packersie, bo panu się, kurczę, od czoła to? Światło odbija i mnie trochę razi. Może pan troszkę, kurczę, czapkę założyć albo coś, bo ja już normalnie okulary nawet mnie razi. Słuchaj, za chwilę to mogę się od czoła odbić, co nie? Nie, dobrze, idę dalej, przepraszam. Stary, to jest Brian, dobra morda, nie strasz go tak. Dobrze. Co teraz to? Ta, a ty co?
co u ciebie, bo tak wiesz. A, jakoś leci. Jezu, w ogóle ostatnio też poszedł nowe sterydy. Jezu, jak to leci. Sterydy? No, teraz już zacząć. Mówię ci, dużo lepiej jest. Nie, stary, no ja gram w kosza, to jakbym przecież tak nabrał za dużo tej masy, to nie byłoby za dobrze chyba. Oj tam, może, nie? Nie, no kurde, wyobrażasz sobie ciebie, no sorry, nie ubliżam, ale jesteś strasznie wykokszony. Wyobrażasz sobie robić zwód na boisku do koszykówki? No ciężko. Powiem ci szczerze, że nie wiem, nigdy koszykówkę nie grałem tak jakoś. No właśnie. Słuchaj, bo ja już mam zalecenia, że mogę siłowo, ale może zaczniemy tak jak teraz od tych mniejszych ciężarów, żebym też nie nadwyrężył tej łapy. Ale zobacz, jaka jest stara różnica, no mimo, że już, wyciągnąłem dwa... No ale powiem tak, widać progres. No tak, miesiąc temu wyciągnąłem rękę z gipsu i zobacz, dalej jeszcze proporcje są takie, że widać, że jest słabsza, nie? Taka mniej umięśniona ta lewa ręka. No co tydzień to jakoś tak dwa razy więcej bierzesz. No tak, co teraz? Dobra, to dawaj może teraz... Żuch? Tak, dobra. Chodź, przyszłam cię. Dawaj, trzymaj. Dobra, dawaj, lecz lecisz. Różne pytanie mam. Tak? Stary, masz z kilka rodzajów tego dresu, czy cały czas w tym samym chodzisz? A, no mam tam chyba z trzy pary, wszystkie identyczne. Jakie? Identyczne. Dawaj, czujesz brzuch? Czuję brzuch, to. Dobra, lecisz. Dobra, to lecisz, nie? Dobra, to dawaj, lecisz na drążek. Panowie, jakoś cicho na tej siłowni, może ja po głośnik pójdę! Nie rób siary, hopie. No i dawaj. No. Połowę do góry. Mój personal best to 6. 2. Dasz lepiej. Lecimy jeszcze lepiej. Czekaj, 5, kur... 6 możesz... A jak on cię w ogóle biznes opleci? 7. Czekaj, stary. Kurde. 9. Nie dam rady więcej. Kurde, nieźle. Było super. A to przez tą kreatynę, co mi poleciłeś do suplementacji chyba. A jest to jak najbardziej prawdomożliwe. Prawdomożliwe, stary. Nie słyszałem takiego określenia nigdy. Dobra, lecimy dalej. No to dawaj, co teraz? Dobra, dawaj. Może że ja mam dzisiaj nie no, walić tę jogę, wolę jakieś pompki porobić. Mam dzisiaj jeszcze wieczorną sesję, to nie, żebym się nie zajechał, nie? No muszę dobra, wrócić. Dobra, lecimy teraz jeszcze pompki, koniec. Dobra. Żebyś się zajechał. No, dobry, trener personalny, nieźle. Harry naprawdę ogarnia życie. Dajcie znać w ogóle, czy wszystkie te rzeczy, które robi Harry po tej przerwie wam się podobają. Jeśli nie, to piszcie. Ale dawaj, na przykład hashtag sugestia i napisz, co Harry powinien robić po tym słapie czasowym. Nie no, morda, ja już się dam rady, no ja nie jestem taki wykoszony jak ty. No. Dobra, to ja dokończę. Dobra, to co, dzięki za dzisiaj. Dzięki, mordo. Czyli co, mam dalej jeść tę kreatynę i to, co mi rozpisałeś? Dalej suplementujesz identycznie. Jakoś tak za 2 tygodnie sobie zwiększymy. Okej. No i co, chyba wszystko. No tam. No to... Wiesz, jakby spojrzał po sterydach? Nie, żadnych sterydów, mordo! Dlatego, że wiesz, to jest raz, że jest zdrowe, ale to nie jest dla sportowców, no. To jest takie cheatowanie, to jakbyś grał grę wideo, stary, i kuł się w dupę, no. Oj tam. No, mówię ci, Bruce, przemyśl to. A co twoja dziewczyna na to? Dziewczyna? A jeszcze nie mam. O stary, jak będę grał kiedyś w NBA, to powiem, że z tobą trenowałem, to będziesz miał. Dobra. Deal? Dobra, dzięki za dziś, elo. Dobra, miłego. Widzowie, on ma kreatynę w mózgu, bo on gada tak. Dobra, miłego. No, elo. Śmieszny ziomek. Dobra, szefunciu. Wszystkiego dobrego, trzymaj się. Złapiemy się. Ja też lecę. Tak, cześć, trzymaj się. Jo, to no, tak ja jak... już w sumie idę już. To tak jak zbijasz pionę z ziomem i wychodzisz razem z nim, albo idziesz na ten sam przystanek, dokładnie. Nie? No. Godzinka treningu wystarczy. No, proste, że tak. Ja, stary, wpadnij do King Game, dawno cię nie było. Tam właśnie lecę dzisiaj. No naszej firmy, nie? Czy nie wiesz? A ty, ja o niczym nie wiem, Harry, czemu ty mi nie mówisz? No mordo, to już przecież ponad 3 miesiące otwarty salon w Rockford Plazie. Nigdy nie byłeś? O kurnie, no ja do takich molochów to ja nie chodzę. Ja tam sobie wolę, wiesz, ubierać się w takich lumpeksach. Rozumiem, ja, wiesz, ale... Tanie ale rzeczy są. Wpadnij, tam mamy niezłe kiksy. No widzę, że z kiksach to akurat, no masz coś fajnego na nogach, ciekawego, więc wiesz. No mam, no to sobie muszę coś kupić w takim razie u was. No, koniecznie. Ty dalej tym vanem jeździsz, co jest? Nie zły się, no, gagaty. Chłopie. A czekaj, coś ci pokażę, co mam w vanie, czekaj. Brian to jest, widzimy, fajny ziomek, nie? Chcecie więcej interakcji z Brianem po tym słapie? Dawajcie znać, to może ten kontakt jeszcze bardziej nam się zazębi, nie? Ziomuś pozytywna morda. I prowadzi te mecze, prawda? Streetballu. Widzisz to? No widzę, ale co? Stary, kurde, chcesz coś? Nie, dzięki. Musisz a na kolegów weź chociaż, poczęstujesz ich. A za free? No za free, dla starego ziomka to za free.
No otwórz paczkę i bierz, no dawaj. Chłopie, no. Ale tutaj jest tego mnóstwo. No będziecie mieli! No będziemy powiedz, mieli. Że Brian poczęstował, proszę cię bardzo. Do bagażnika wrzucone. Dobra, dzięki szefunciu. Poczęstuj no kolegów. To przyjedź do King Game, to buty będziesz miał za free, ja przekażę tam. O kurde, dobra, dzięki Harry, trzymaj się, zdrówka. Trzymaj się wariacie, zdrówka, elo. No i kolegę na siłowni spotkałem, widzowie, fajnie. Ale kurde, ten tył napęd teraz, no już tak nie rzuca, mam wrażenie, że lepszą trakcję mam. Że mi opony wymienili, nie wiem, ale no, samochód bardzo dobrze się prowadzi teraz. Ale muszę uważać, żeby nie stracić prawka. Jedziemy, widzowie, niedaleko, bo zobaczyć, co tam w King Game po tej przerwie 3-miesięcznej. Dobrze, widzowie, jesteśmy. Mati też przefarbował samochód. To znaczy, to Emma teraz chyba nim jeździ, nie Mati nawet. Więc nie wiem, kto jest właścicielem. Ej, te wstawki u mnie ładne. No tak porównując te dwie fury, no to ta moja taka się lepsza zrobiła, zadziorna bardziej, nie? To jakiś próg jest, jeszcze nie zwróciłem uwagi. M Performance. Nieźle. No i ta rejestracja też ładna. Wszystko tutaj, moi drodzy, gra. Podoba mi się. A co się dzieje w salonie? Ty. Jo. A co to za tańce? No tutaj dobry humor jest, nie? No dobrze, dobrze, co bardzo się cieszę. Nowi rekruci przyszli, tak? Tak, no. Tak, tak. Dobra, panowie, dajcie nam chwilę. Zebranie zarządu musimy dobry zrobić. Przepraszam, dobry, spóźnienia. Nie szkodzi, chodźcie, cały King Game musimy ogarnąć, więc tak. Dobrze was widzieć wszystkich, Markus i tak. Emma. Dzisiaj na waszych barach spoczywa to, kogo my tutaj ogarniemy, więc ilu tych rekrutów miało przyjść? Trzech. Trzech? Okej, okay. Tak. No dobra, to co, zostawiamy im wolną rękę? Ta, Chris? Niech się popiszą. Muszą się popisać. My oczywiście będziemy wszystko słuchać, ale to wy decydujecie, okej? Okay? Do was należy decyzja, więc się dogadacie. Pop Smoke? Ładnie, ładnie w sumie ci w tym wąsie, w sensie tak ci pasuje. Nowe włosy, wąsi, no. Tatuaże. Nieźle. A jak ci się tu robi, dobrze? A dobrze. Dobra, nie narzekasz? Dzień dobry wszystkim. Dobra. Dzień dobry. Nazywam się Emma, tutaj po lewej jest Markus. Więc tak, tutaj będziemy waszymi rekrutantami dzisiaj. Dobra, no to możecie wszyscy się przedstawić, skąd jesteście. Tak, jestem Jack Carton. Dobra, ale się wyrwał kolega, który to ten na środku? Tak. No. Jack Carton, nie jest Jack Carton. Tutaj pan po prawo, pan na lewo. Ja jestem Thiago Cortez i przyjechałem z Hiszpanii. Rodzice mnie właśnie wywali z domu i poszukuję roboty. A na Living Bederze zwróciłem uwagę, że jest taki, no tutaj dobry. Nowi rekruci na widzowie nagrywcy. No. To przyszedłem. Dobra, i tutaj pan po lewo, czyli pana prawo. Jestem Maxwell, pseudonim Czapa. No i co, od kilku lat zajmuję się handlem butami. No i przyszedłem, słyszałem tutaj rekrutację. Okej. Okay. No to będziemy tak, będziemy brać was pojedynczo, żeby nikt nie słyszał pytań. I może zaczniemy tutaj od pana, który się najszybciej wyrwał. I to będzie pan Jack, a tak? Co tu pani robi? Jack. A sobie przesiaduję, wiesz Harry? Dostałam wolno od taty, bo ostatnio tam dosyć dużo miałam tych zgłoszeń wszystkiego, więc tydzień wolnego. No to dobrze, dobrze cię widzieć. No. Jak tam, w porządku wszystko? Wszystko dobrze. Dobrze, a ty jak tam? Trening? Fajnie, fajnie, fajnie. No on jest, on nie pogadasz z nim, on tylko gada, wiesz, no mordo, ćwiczysz, mordo. Jak to no, typowy trener, nie? Taki ta, wiesz, tak, ta, bez kitu. No nic, dobra, no to... Leś tam ten... Chilluj bombę, żeby... ja muszę, wiesz, wyrekrutować. Tych. Później ten, Harry, może skoczymy razem z Emą właśnie na ten wybór tej sali, wiesz? O, dobra, no. To ja się piszę. Mhm. Ojciec ma długi, młodzieżowy, fajny salon, coś tam chmieje o butek, no to pomyślałem, że może wpadnę, no zobaczę, nie? Podobała mi się taka idea pracy, no to jestem, nie? Tam coś już chmieniłem. Wygląda jak Paris Platyno w ten ziomek, widzowie, patrzcie. A czym pan się zajmował wcześniej? Czy pan ma jakieś doświadczenie? W szkole, ja młodzież jestem. W szkole, aha, czyli pan dopiero tak na pierwszą robotę, rozumiem. Tak. Dobra, to ile ma pan lat? 19, dobra. Kojarzysz mordo takiego streamera? Jakiś streamer? Nazywa Berlin Gold. Denów. A mówiłem to samo. Wyglądasz podobnie jak on. Taki nos masz jak on. Taka woda kiedyś wylała, no coś kojarzy. No. To samo mówiłem. Bez kitu. Dobra. Słuchaj, jaka jest ulubiona twoja para butów? Jakie miałbyś polecić Jordan. Każdemu? Jordany, a jaki? Numer. Jedynki. Jaka kolorystyka? Strzelił chyba. Jaka kolorystyka? Kolorystyka biało-czarna. No to niestety, no. To pandy chyba, pomyliłeś pandy chyba z tym. Danki, no. Dobra, dajmy szansę, to streamer jest stary. No dobra. Tak. Jeszcze jedno pytanie na kreatywność może, co? No można coś dać, masz coś na pomysł? Kurczę. Dlaczego niebo jest niebieskie, mordo? Czemu niebieskie? Ciomek ma flashbacki z rekrutacji, widzowie. To samo pytanie na rekrutacji. Trzymajcie kciuki czemu? Za niego. No, odpowiedź jest prosta. Niebo jest niebieskie, bo atmosfera jest niebieska. To jest mało kreatywne.
a z nieba lecą komety, które mają niebieską powłokę. Jak to się stary nie łączy, ale no. Mało kreatywne. Ziomo Blue Jazz testował chyba wieści. Czy masz jakieś pytanie, Drake? A co ty Drake'a pytasz, jak on sam w jego głowie obecnie małpa bije w te talerze takie. Dobrze, kończmy to. Tak, no. Odezwiemy się, proszę pana. Tutaj i... pan może poczekać tutaj z tyłu, no, będzie wynikał. Proszę poczekać. Ja zaproszę kolejnego pana. Dobra. Teraz ja wyrekrutuję, teraz. Różowy, chodź tutaj. Dobra. Zapraszam cię. Jak się na butach znasz, mówisz, handlujesz, to sobie bez problemu poradzisz. Na dole te niebiesko-czarne buty, jak się nazywają? Które pełna nazwa. Niebiesko-czarne, te tutaj. Po środku, na samym dole. Te tutaj, no. Jordan 1 UNC. No niestety. Mają inną nazwę, naprowadzę cię. W Minecrafcie ten surowiec występuje. Jak zalejesz lawę i wodą. Obsidian? Tak. Tak. Dobra, zdałeś. Ile masz lat doświadczenia w branży? No ogólnie te ciuszkami zajmuję się już 5. rok chyba by było. Okej, okay, dobrze. Gdybym był klientem i bym przyszedł po buty do kosza, to jakie buty byś mi polecił? Nie wiem, no może jakieś Kobe szóstki? Dobrze. Gdybym chciał na plażę buty, co byś mi zaproponował z naszego asortymentu? Nie wiem, jakieś Easy Slide albo Foam Runnery. Dobra, podoba mi się już. Dobra, ziomek ma wiedzę. Ile masz lat, mordo? 26. Okej. Okay. Popsmok, ty przypomnij ile? 29. Taki staruch. Dobra, no to boomerów może... Możemy to jeszcze ja, przymknąć oko. Nie jestem, nie? Dobra. Nie, taki boomer od razu. Dobra, jest okej, mordo. Przypomnij imię? Max. Dobra, Max. Poczekaj chwilę, jeszcze jedną osobę musimy przepytać. No tutaj jest. No i ten kolega, co mu mama z domu zabrała. Nie wyrzucili. Dobra, jest smutno dobra. Teraz bardzo. Ja mam pomysł. Jakie są tutaj najdroższe buty w tym sklepie? Na półce. O, na półce? No, tutaj, czy to też się zalicza jaka półeczka? Tak. No to tutaj są. Jak się nazywa? Magi. Dobrze. Magi. Ej, oni mają wiedzę. 40 koła dolarków, jak dobrze pamiętam. Tak, tylko że taka ciekawostka to jest po prostu replika, nie? Żeby ładnie wyglądało. Aha, ale dobrze. No, ja myślałem, że coś tacy drogi, że tak drogo no, bo, macie tutaj. Nie, bo klienci pytają o te buty, ale no nie mamy jeszcze na system, żeby mieć oryginały tu. No, ale dobrze, bardzo dobrze. Właśnie, jak zrobić środek transportu z wieszaka? No, szczerze, to tylko kwestia wyobraźni. Można, nie wiem, jak ktoś lubi konie, to można jakiś hobby horsing z tego zrobić, nie? Jakieś tu podnóżki, coś tego. No, jak w sumie, jak ktoś woli samochody, no to wiesz, jakiś silnik po dwóch stronach wieszaczki. Jeden wieszak czy z dwóch wieszaków? No, możesz z wieszaka ogólnie, no możesz wykorzystać. Z wieszaka, no wiesz, dowalisz, po środku pomiędzy dasz, nie wiem, jakiś silnik, kółeczka, coś, no to siedzisko jakieś walniesz sobie normalnie. W sumie jakbyśmy mogli podejść, to tam w sumie ten jeden wygląda trochę jak z wieszaka zrobiony. Samochód stąd stoi przed samochodem. Dobra. Możemy podejść, no. No ogólnie to sztuka taka jak tralala, nie? Żyleta. Karton to jest po prostu tutaj... Mordo, karton, ale to... wyrzucili cię z domu i ty już tutaj... O kurde, no taki poklejony. Bo ja wiesz, chcę mieć super samochód kiedyś w przyszłości czy coś, a ja no wiesz, no ubezpieczenie ledwo co zapłacić mogę, dlatego potrzebuję jakąś robotę i tutaj znalazłem was, to myślałem, że może wbiję. No ogólnie żyleta taka. Mogę, ktoś chce ze mną się przejechać? No mogę kogoś tu zaprowadzić. Nie ma potrzeby. Ja stary, bo to się rozpadnie. Dobra. Ja mogę zaryzykować. Ogólnie to jest poklejone na razie na taśmę. W przyszłości planuję super glue. Świetnie, mordo. Ile masz lat? 23. Dobra. Jak masz na imię? Jestem z Hiszpanii. Thiago. Jeszcze no z walizeczką jestem. No dobra, dom. To dawaj coś po hiszpańsku. O, mi fuego, twoja stara kolego. Ogólnie, no nie wiem, jestem... Ej, moment, bo zapadłem się pod ziemię, co jest? Chłop, jakieś zaklęcie normalnie wypowiedział się, wszyscy zapadamy, co jest? Zowie, co się stało? Nie, jaką wypowiedź dał, Dobra, mordo, ty wypadłeś najsłabiej, blondyn, więc tak, ostatnie pytanie masz jeszcze, żeby... To jak wykorzystasz buty do innej czynności niż do nałożenia ich na nogi? A więc tak, można pokroić i rozustawić. Co zrobić? Pokroić kiksa? Stary, to... Chłopie, bluźnisz. Pieniądze wylane w błoto. Bluźnisz trochę, tak. Dobrze mówisz. Dobrze, blondasku, dziękujemy, że przyszedłeś na rekrutację, ale niestety nie dostajesz się do naszej roboty dziś. Dzięki. Nie no, nie płacz, nie. Przypomnij, ile on miał lat? 20 coś. 19. Nieźle. Dobrze, panowie, zostaliście we dwójkę, więc teraz decyzja należy do dyrektorki Kick Game obecnie, no tak, tego salonu. Tutaj,
Szczerze mówiąc, przypomnijcie mi swoje imiona. Tiago. Max. Tiago i Max. Ja jestem za tym, żeby was dwóch przyjąć, bo tutaj Max ma doświadczenie, a Tiago jest taki, który przypomina nam trochę nas z przeszłości, którzy też początkowo tutaj robili. No tak. I no nie mieliśmy przyszłości, nie? To było po prostu, stawialiśmy na jedną, więc dla mnie tutaj Max z doświadczeniem i Tiago jako do przetestowania tak naprawdę, no. Dobrze. Dziękuję. Poczekaj, jeszcze się nie dostałeś. Wspólniku, czy my mamy na tyle pieniędzy, żeby opłacić dwóch nowych pracowników? Musimy podjechać zobaczyć ten drugi sklep chyba, nie? Ale wydaje mi się, że to tak. Dobrze, to w takim razie gratulacje. Wstępnie przyjmujemy was na okres testowy. Max, zostaniesz tutaj w tym salonie, natomiast ty, amigo, pojedziesz z nami zobaczyć, gdzie będzie twoje miejsce pracy. Dobrze? To świetnie, oczywiście. Zaczynamy od teraz, czy od jutra? Nie, od jutra, ale Pop Smoke, tutaj kolega, ten tutaj z wąsem przepiękny, wprowadzi cię w życie. I proszę, żadnych używek w sklepie, nawet jakby ci proponował co 5 minut. Dobrze? Dobra. Dobra, ja mu nic nie będę proponował. No, mam nadzieję. Dobra, no to zapraszam cię w takim razie. Którym jedziemy? Siadaj tutaj nowy, do mnie tutaj. Tym wow. Jedź tym, no. A kto tam jedzie moim? Ja. Co ty robisz w moim samochodzie? Jak ci się podoba? Fajny, ale niebieski ładniejszy by był. Tak? Mnie się ta broda mi się u ciebie podoba. Wyglądasz jak stary zawodnik UFC jakiś z Czeczenii. No bo ja stary trenuję, nie MMA. No dobra. Ze starym cały czas rozwalam lomusów. No właśnie słyszałem, te trzy miechy to tak mocno ciśniesz, nie? No, może kiedyś w UFC będę jak mój stary i twój. Nie, no, to nie dla mnie stary. Ale że ja będę. No tak, w sumie. Głupio gadam. Nie skupiony jestem, bo głodny jestem jak cholera, stary. Zajechałbyś może jeszcze gdzieś. Chyba że mamy jakieś żarcie. Ty stary. Co? Chyba że jakiegoś kurczaka zgnitego chcesz. No nie, no zjadłbym coś, no nie masz nic. No. Kurde. Chyba że mam batony, jak chcesz. Ej, stary, musisz tą lotkę wywalić, bo jest paskudno. Która lotka? Na u góry? Nie, spoiler ten. Spoiler? Nie wiem, taki mi dali, stary, za darmo dostałem ten samochód, nie narzekam. Nie, samochód z Clintona już masz. No i co? No, siedzi, kolorek fajny. No, widzisz? Laski lecą na takie, zobacz, kolory. One jak, się nie znają jak na do miodu, jak do miodu. Nie no, kolorek fajny, co? No. A propos kolorku, ty z tydzień temu te włosy ogarnęłaś nowe, nie? No, fajne. Przeciemniałam sobie lekko. Fajne. Ty masz brązowe, więc. Tak, po tygodniu zauważyłem. Nieźle, nie? Dobry chłopak ze mnie. Tak to zawsze jest. O, masz te brązowe włosy jak Chris Hoodie. A ty tak brzuszek ci urósł coś tym hoodie. Taki gruby jesteś, koleżko. Tak, tutaj jest. Powodzi się chyba, chłopie. Słuchaj, Harry. Tak? Ja myślałam może, żeby też tutaj na chwilę też Max z nim jakiś tam tydzień może przepracował, żeby mu wyjaśnił, bo jeżeli jest tak doświadczony, no to mógłby też tutaj chwilę pobyć z nim i potem objaśnić mu wszystko. Dobrze, szefowo. Ty tu rządzisz. Znaczy nie rządzisz, ale okej, zgadzam się z tą decyzją. Dobra. To super. Markus, tak, wprowadź go tu jak możesz, a my ogarniemy finanse. Zaraz wracamy. Jak to wygląda? Hej, serio, Chris jest gruby. No tak? Jest masno. Wow. Trochę mi się przytyło, bo teraz na masie jestem stary. What the heck? Zobaczcie, ile tu jest tych pieniędzy. 90 ponad 100. Nieźle, kurde. Dobrze sobie radzimy. Może byśmy coś na jakieś wakacje polecieli. Musimy odpocząć trochę. Tylko pracujemy. Nie wiem, stary, nie wiem. Ja na razie wznowiłem treningi, muszę trochę pocisnąć, więc tam wakacje mi nie za bardzo na rękę, nie? Markus, dobrze to ogarniasz, stary. Jesteśmy bardzo z ciebie zadowoleni, chcieliśmy powiedzieć. Dziękuję, 7 miesięcy. No to bardzo dobrze. Pensję na czas wypłacasz? Wszystko w porządku? Tak. Tak. Dobra, a powiedz mi, mogę sobie wziąć trochę pieniędzy stąd? Zapiszę oczywiście. Ja to sobie wezmę. Ej, no ale... Co? Należy nam się. To ile, po piątkę? Piątkę, no dobry. Na piątkę, widzę. Na dobry weekend. Zapiszę, żeby 8700. No oczywiście, Markus, ty to się nie przejmuj. Dobry. Piątkę, bo zgłodniałem, muszę iść coś wszamać, dlatego. W jakiejś restauracji zabierz dziewczynę. No i plac, pójdziemy na przegrzebki pójdziemy. Weźmy na zakupy. Na zakupy? Nie. No co? No, co to przegrzebki? Co to przegrzebki? Powinieneś wiedzieć, jak masz taki bebzo. Jakiś, nie wiem. Ej, stary, jesteś gruby. Ej, no przestań. Strasznie się ty wiesz. Ej, twoje ciosy ważą więcej teraz. Przestań mi lać. Jeszcze jeden i jest po tobie, małolat. Dobra, małolat, załknij mordę tam. Dobrze, amigo, czy ty już tutaj wdrażasz się powoli? Powoli.
Oczywiście. Tak? Jak najbardziej. Ogólnie to bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję za to, że mogę tutaj u was pracować. Mam nadzieję, że się spełnia i że będę bardzo dobrym pracownikiem. Tak, też na to liczymy, ale odegrajmy scenkę jeszcze. Jestem typowym klientem. Przychodzę, a ty jesteś pierwszy dzień w pracy. O, dzień dobry. Dzień dobry, witamy w naszym sklepie. Czy mogę pomóc? A co to za sklep? No, Kick Games. Tutaj może pan kupić super dobre buty. Szukam butów do gnoju. Do gnoju? Do gnoju? No ja nie wiem, czy to mamy jakieś kalosze albo jakieś takie rzeczy, ale może coś się wykombinuje. Chwila, sprawdzę na stanie może. Co myślicie? Dobrze sobie radzi chyba, nie? Ja zapraszam w drugą stronę. Ty też ty dobrze radzisz, Harry. No tak, odgrywałem roleplay twojej mamy, stary, w Paletobej, nie? Co sprzed wczoraj. Moja mama nie żyje. Co? O nie. Musiałeś zepsuć żart. Dobra, guys, przyjmujemy go, jest git. Podoba mi się to. Ja niestety muszę uciekać na trening wieczorny, ale słyszałem, że coś z dziewczynami mam robić jeszcze, więc Markus, podpiszesz z nim papiery, podpiszesz z drugim papiery, no i co? Działamy, Kick Game rośnie w siłę, podoba mi się to. To wszystko dzięki mnie. Nie wiem, tak, nie naprawdę. Ty, nawet nie zgłosił sprzeciwu. A co to, on zgłosił? To wszystko dzięki mnie! Tak. Co jest? Brawo. Po co mam się denerwować jakimś głupim gadaniem jakiegoś pajaca, Harry? O, Chris mądrzał. Aha, czyli ty też, co? Ty, to zaraz jakiś kłótnia wyszła. Degradacja do sprzątacza? Nie no, ale chyba dobrze, że się nie przejmuje jakimiś tymi, no. Nie będzie miał dużo kłótni. Nie przejmuje się hejterami. No właśnie, no to jest dobre. No, jeżeli będzie się przejmował, to ja nie wiem, jak to ma być szef takiego dużego sklepu, no. Dlatego mówię, że dobrze, że... Jest tak, nie wiem, co ty się tak podlizujesz Chrisowi, nie wnikam. Dobrze. Na moją stronę, bo ma rację. Dobra! Morda! Lecimy. Dobra, zamknij się. Witamy w takim razie na pokładzie. Tak u nas tutaj cringe'owo się niestety odbywa wszystko, więc musisz przywyknąć. Raczej przywyknę. Ja też jestem trochę odklejony, więc powinno być okej. No dobrze, poznamy cię bliżej, więc będzie git. Tak. Szukamy takich świrków. Ej, ale ty sfitowałeś buty do włosów. Że ja? No bo ze mnie cieknie drip, nie? O kurde, kolejny. Dobra, dziewczyny, chodźcie, pokażcie, co macie. Dobra, siema. Dobra, siemano, ja lecę na trening. Nara gruby, trzymaj się. Jedziemy do Matiego na dom i no. Potem jedziemy zobaczyć to miejsce, które... A to kiedy wy się hajtacie? No jeszcze dokładnie nie znamy daty, no. No jak nie znacie tak daty? Na bank znacie! No, 3 tygodnie? Nie, niespodzianka, no Boże, no! What the heck, to ja muszę w garnitur kupować chyba. No tak, no, musisz trochę zainwestować. What the heck, ale będę płakał na tym ślubie, ty. Kuzyn się żeni. A co dopiero dziadek? No, a wiecie co, dziewczyny, musimy najpierw zajechać coś zjeść, bo ja po prostu wykituję. Dobra, z góry. No to jedziemy jednym i potem wrócimy. Nie, czy to... no zaparkujemy na chacie, się widzimy. Dobra. No, to ja jadę. Rose! Aha! No nieźle. Wyprzedź go. Nieźle, dziewczyny mają niezły vibe, widzowie. Ale dobrze, że się lubią, nie? Harry musi serio coś szamać, bo zaraz umrę z głodu, widzowie. Najpierw jedziemy oszamać, a potem się widzimy. Pewnie myślicie, że to fast food. Może i lekki fast food, ale pożywna kanapka z proteinami i shake. Widzowie, Harry wcina. Widzowie, jeszcze te drzewa muszę usunąć, które są takie jesienne dosyć mocno, bo no już, że tak powiem, jesień skończyła w Los Santos. Co tu się dzieje? Zajedziesz mu ten samochód, no dziewczyno. Przecież miej litość. Ale zobacz to. Coś ty zrobił. Clinton. Wzywa nas. Kto? Dziadek. No ale czemu zostawiłeś wjazd, debilu? Bo jedziemy od razu. No ale jak Kai będzie chciał wjechać, albo Chris, no coś ty zrobił. Ich problem. Dziadek jest chyba w domu, tak? Mówiłeś coś. Tak. Właśnie wcina mój obiad. Weź przeparkuj tę furę, baranie. Co za gość. Dziadku! No cześć. Dobrze cię widzieć, co tam? Ciebie również. Jakoś tak, te kremy co dostałeś po nowym roku, to chyba działają z tym retinolem. Taką masz gładką twarz ładną. Masz się odkątą? No, chyba tak. Kurde, dobrze, będę mógł głowy nowej się. Głowy? Nie, dziadku, ty już za stary chyba. No ale wiesz, co zrozumiałem po świętach? No. Zrozumiałem, że jestem samotny. No, to akurat prawda. Przydałby ci się ktoś. Jestem całe życie sam, niemalże. No, no i? No i muszę sobie chyba kogoś znaleźć na dłużej niż na jedną noc. No, to cześć. Jest dobra taktyka, dziadku. Mati, może ty jesteś chętny. Na co? Mati się żeni, a to nie po to tutaj jesteś, dziadku? W tej sprawie? No jestem. Napisał do mnie właśnie, że potrzebny jestem. To nieprawda. Sam się zapytałeś, czy jesteś potrzebny. No dobra, ma rację. No dobra, ale co robimy? Bo nie wiem. Jedziemy obejrzeć. Co?
miejsce ślubu. Co? No. Jo, a ty stary, bo ta twoja kobieta nie chce powiedzieć, kiedy ten ślub jest. A ty mi zdradzisz? Likniesz mi datę, czy nie? Czy też będziesz taki tajemniczy? Za półtora miesiąca. Za półtora miesiąca? No, słyszysz, dziadku? Szykuj pieniądze. No, no widzę, widzę. Jak te młodzieńcy dorastają szybko, no. No, skakuj do Matiego, pojedziemy na dwa auto. Siadaj, dziadek. Dobra, jedźmy tym szarą bestią, przecież może no, być... No, a ty tego swojego tam może zaparkuj do domu, co? Tego swojego? Nie, nie rozwala mu go. Tego bydlaka swojego? Nie będę parkował nigdzie. Mówię o samochodzie! Wy macie jakieś no, myśli, nie wiadomo no. Jakie. O Jezu, Matnie, ja nie wiem, czy ja się z nim może, nie? No, jak on straci mi życie? Nie masz wyjścia. Świat nie strzedł ołtarza. Ucieknę, no, niech przyjdzie jakiś latynos. Dobra, moja droga, ja już wiem, kiedy ten ślub jest. Bo się Mati wysprzęglił. No się, nie wiem, no mam nadzieję, że ci nie powiedział dokładnej daty. No dokładnej nie, ale przybliżoną. No to ja też ci przybliżoną powiedziałam. Za półtorej miesiąca? O Boże. Ale śmiech, jak SpongeBob. Co? Na polu golfowym się hajtacie? Ja pierdylam. Tak, no. Znaczy, Mati jest taki przeciwny, ale no, usłyszysz go. Czemu? Nie no, ładne to było na zdjęciach. Kurde, felencjusz. No zobacz, to jest tutaj naprzeciwko. O Boże. Co? To taką wiatę tutaj mają? Ja pierdylam. Będziemy widzowie oglądać miejsce ślubu. Ja pierdolę, pojebało cię. Nie jeżdżę już nigdy z tobą. Uważaj, jak ty. Nie jeżdżę z tobą już. Ja nic nie słyszałem, miałem słuchawki w uszach. Ja wierciele, Mati, co jest z tobą? Ty jesteś to stary, no patusisz się z każdym miesiącem, z tygodniem, coraz mocniej. A ty pantofle? Pantofle? What the fuck? Nie powiedziałabym, Mati. No właśnie. No właśnie, dlatego ty go bronisz, nie? No, ale jesteście. Dobra, nieważne. To tutaj, Mati, bierzesz, tak, ślub? I na zawsze się związujesz w przypał. Świetnie. Ty płaczesz? Nie wiem, co powiedzieć. Dziadek ryczy, widzowie. A co masz, dziadek, mówić? Nie, no nie wiem. Jeszcze nie mam księdza. Ja mogę być księdzem. Nie. Ty możesz być co najwyżej świadkiem. Nie, no ja miałem być świadkiem, what the fuck? Dziadka na świadka, co ty? Dziadek świadek. No. Dzień dobry. Dobry wieczór. Do widzenia. Do widzenia. Czemu on tam poszedł? On ma chyba lagi jakieś. Halo. Ziomek, gdzie ty jesteś? Mam helikopter? Ale my stoimy. Ale my jesteśmy z drugiej strony, mordo. Jezu, co jest grane? Mam mały. Witam państwa serdecznie. Dzień dobry. Państwo byli omówieni na oglądanie tego pięknego miejsca. Tak, tak. Tak, zgadza się. To się żeni. A ten tutaj delikwent na lewo pana, na skraju. No ja. Na lewo ja no tak, gratuluję, ja, proszę tak. Pana. Zapraszam wtedy. Nie, wie pan, pięknie troszkę wiecie. Beczkę kręcimy. Tutaj kolega w dresie i tu koleżanka w samym staniku. Oczywiście. Masz tak, zapraszam do tego pięknego miejsca. Idealnie dla państwa. No. Dobra. Bardzo ładne tak swoją drogą. Tak już bez beki, panie pięknie i panowie. Podoba mi się. Jak widać, jest wszystko przeszklone. Z pięknymi wow, stopami. Widzowie, co jest? Przygotowane będzie. Jest to miejsce na ślub z pięknymi hotelami. Wow. Jak dziadek oceniasz? No nie wiem, co powiedzieć już, no nie wiem. A na ile osób tutaj jest to miejsce? Wiele osób, proszę pana, to się zmieści na pewno. No to myślę, że no, wy będziecie mieli taki duży ślub, czy mniejszy? Puczne wesele, no. Dziadek będzie mógł zagrać na fortepianie. Państwo zobaczą, piękne wygodne fotele, piękny fortepian. I tutaj się staje, tak? Tak, tu się staje i tutaj się dzieje magia. Mateuszu, biorę ciebie za męża i ślubuję ci miłość, wierność i ziomalstwo do końca. Oraz, że cię nie opuszczę, jak będą strzelać na chudzie. Co będą robić? Z fajerwerki. Fajerwerki, no dobra. Tak. A ty? Coś mi powiesz miłego? Mati. Drogi Harry, biorę cię, mój bracie, kuzynie, za moją żonę. Ślubuję ci miłość, wierność oraz dozgonną obecność, nawet na twoim pogrzebie. Dziękuję, dziękuję. Kocham cię. Jak te młodzieńcy dorastają szybko. Nie, no dobrze, chyba się nadaje miejsce, fajne. A to gdzie się tańczy? Tu się tańczy gdzieś, czy nie? Pana, teraz pana zaprowadzę do sali weselnej. O. Tutaj będziemy mniej spędzać czasu na tym ołtarzu. Zapraszam. Tutaj to tylko formalność, trzeba uciec, Emma i tyle, nie? Nie, pewnie będziemy po sprawie. Przechodzimy pięknym korytarzem. Love! Ja, ale pięknie. Miłość! To nasza miłość Matiego i moja. I tutaj znajduje się sala. Co jest? Co jo! Jezu, jak tu pięknie! Kurde! Jezu, ale... Na lewo jest bufet z serami, na prawo mamy bar.
Nieźle. Ale ładnie, widzowie. Mam pytanie. Kiedy można się umówić na jakieś testowanie potraw czy coś? My chyba się zgodzimy już na ten lokal. Oczywiście, a kiedy jest ślub? No to tak. Bo... za półtora miesiąca. O, a dokładnie? No to tak myślę, za pół miesiąca, miesiąc można przyjść. A jaki, jaki koszt jest? Bo tak było pewnie ze trzy razy, żebyśmy się spotkali. Jo, widzowie. Ej, Ross, ładnie. Testowanie wszystkiego. A mogę też być na testowaniu jedzenia? Ale i trunków, tak, na trunków tak, to najważniejsze. Przywieziemy dziś dziadku. Dobra. Tam sala taka. No dobrze, a tam co jest taras? Tu jest dance floor. Tam jest taras dla zakochańców. Taras dla zakochańców, widzowie. Taras dla zakochańców? O kurde, Rose. Robimy sobie fotę? To jest taras dla zakochańców, Rose. No to chodźcie. Dziadku, chcesz zrobić mi zdjęcie z Harrym? Nie, nie, chodź do mnie. Mogę na kolanko? No pewnie, dawaj. O, u dziadziusia na kolanku, fajnie. Dobra. Macie foty, dziewczyny. Już chwila. A dziadziuś, a to ty opłacasz to wszystko dla nich? No, nie. No jak nie, no grzecznie zapłacić, no. Bo mój wnuś się żeni. No dobrze, może być, no już przyjmę, nie? Cena za wszystko z wyżywieniem to jest 200 tysięcy dolarów, proszę. Ile? No dobra. 200 tysięcy dolarów. Słowo się rzekło. Sprzedają BMW-kę. Nie, no to spokojnie, słowo się rzekło. Ale to może, dziadku, może ty, nowożeńce, a wy nie chcecie poszukać jeszcze miejsc? Jest ich mnóstwo po całym nie, mieście. Nie, jestem w tym zakochana. Ja już wybrałem. Naprawdę? No na pewno nie chcecie poszukać czegoś innego. No, bez ja hitu. Coś tak kredyt wezmę. Jaki kredyt? No kredyt, no Jezu, no tu jest tak pięknie, Matu, no. Stop. Młodzieńcze, moi kochani, ja wam to opłacę. Ula, widzowie. Opłacę wam. Okej. Okay. No, dobra. Dziękuj. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy. No, dobrze, zapraszam na flaczki w takim wypadku później. Dobrze, będziemy codziennie jeździć na flaczki. Ja odpadam z flaczków, bo mam trening. Rose, jest na flaczki z dziadkiem. Rose jest bardzo chętna na flaczki, tak? Tak. Emma o, też. Może pan teraz? Się na flaczki przejechał? Tak, o, pan może na flaczki pojedzie do dziadka naszego. Pan pomyśli, ja żeby flaczki tutaj ja alkohol przy pana nie piję. Ale nie, to chodzi o flaczki. Ja wiem, o flaczki, nie flaczki. Ale ja nie mam. Ale ja przy pana nie wiem, z czym pana ojciec robi te flaczki. To nie mój ojciec, to mój dziadek, proszę pana. Ale pana ojciec, pana drugi ojciec. Ale to my nie mamy ojców, no. Masz dwóch ojców? A, w sumie ma. A mam. Dobra, ja muszę na trening lecieć. Miło było z wami, ale zaraz mnie trener zabije. Na razie, do zobaczenia. A czym ty pojedziesz, jak tam nie ma? Kurde, no, podrzucicie mnie? Dobra, chodź. Pod Maze Bank muszę jechać. Moi drodzy państwo, czy wy tęskniliście za tym widokiem tak samo jak ja? Mam nadzieję, bo kurde, Harry Simmons już wrócił do treningów. Włosy, jak widzicie, troszeczkę zmienione. No wszystko tutaj się zgadza, nie? Jesteśmy, moi drodzy, na naszej ulubionej sali i dzisiaj oczywiście kolejny trening Simmonsa. Z racji tego... O... Patrzcie, ej... Yo, rozciąganie normalnie przy coachu, nie? Ej, bez kitu, nie wiedziałem, że tak będzie. Perfect thanks, patrzcie. Trener tutaj od przygotowania, fizjoterapeuta nas lekko porozciągał, no i wyjdziemy na parkiet, i takiej wstawki się nie spodziewałem. Get ball, no i mamy piłę, widzowie, lekko trzeba się rozgrzać, zanim rozpoczniemy. Więc Harry wraca, Harry musi pracować, widzowie, mocno, żeby wrócić i pokazać klasę, ale jak widzicie, ten jego movement jest naprawdę dobry. Nie widać totalnie śladów kontuzji na jego rękach, te ręce wyglądają dobrze, no w sumie jakby miały inaczej wyglądać, w każdym razie, no będziemy pracować nad tym, żeby wrócić mimo wszystko do tej formy, bo po tak długiej przerwie od takiego profesjonalnego grania i grania w UCL-a może być ciężko. Chciałbym przypomnieć, że jestem teraz na Maze Banku. Tutaj, moi drodzy, to jest centrum treningowe tej naszej agencji talentów. To nie jest boisko UCL-a. Jest to miejsce, gdzie no, ci profesjonalni trenerzy próbują przygotować nas indywidualnie do tego, żeby być jeszcze lepszym zawodnikiem. Powrót Harego na boisko oznacza, widzowie, powrót też meczów na drugim kanale, nie? Więc na pewno tam się będzie dużo działo. Zobaczymy, jak Simmons sobie poradzi. No jest już po jednym meczu w UCL-a. Nie poszło mu tam jakoś super, ale trener też wprowadzał Harego z ławki, żeby Harry doszedł do siebie, nie? To nie jest takie proste po, moi drodzy, kontuzji wrócić. Aha, ale chłop ma już ręce silne, nie? Coraz silniejsze. Jak już się na koszu potrafi zawiesić, to już bardzo dobry znak. No te trójeczki Harego, generalnie rzuty, naprawdę ma dobre. Harry, to jest jego znak firmowy. I teraz, moi drodzy, musimy skupić się na tym, żeby ten znak firmowy wykorzystywać w meczach. Żeby te trójeczki w meczu wchodziły, nie? Tak jak teraz, cyk. Patrzcie, jaka to jest maszyna. Niech ten gość tak wymiata w meczach, nie? Bo to jest masakra, patrzcie. Do skucia. 3. 4. z rzędu. Pato. 5. z rzędu. Pato.
Nie no, niesamowity jest Simos. O, teraz nie siądzie. A, dzisiaj widzowie kilka, że tak powiem, różnych ćwiczeń, między innymi ćwiczenie dryblingu i takiej szybkości. To jest coś, co Harry po powrocie musi, moi drodzy, poćwiczyć. Tylko że totalnie mi nie idzie. Trzy gwiazdki, co ja powinienem stąd rzucić chyba, tak? Ej, nie wiem, co powinienem tu zrobić bez kitu. Takie ćwiczenie dosyć niejasne. Nie mam pojęcia, czy ja mam wbiec w tę strefę, czy co? Tutaj raczej nie, cyk. No już punkty na minusie, to już zły znak. Harry Simons, chyba nie o to chodzi. Nie zrozumiałeś się z trenerami, mordo. Lecą punkty minusowe. Make a layup, cyk. Trochę ćwiczeń, moi drodzy, takich indywidualnych, gdzie musimy tutaj pokazać skilla. Kurde, no nietrafione. Dawaj, gramy. Harry Simons, czy ty jeszcze potrafisz dribbling? Czy ty jeszcze pamiętasz, jak się to robi? Ale wywiódł w pole teraz gościa, proszę państwa. Jest Harry, pięknie. To jest jego atut, niewątpliwie. Szybkość, no kurczę, to poruszanie się po korcie. A, jak na chudzie, ale tu są trochę lepsi przeciwnicy. A, no niestety, zbyt długo. Mam 10 sekund na to, żeby chłopa tutaj ograć, więc to nie jest proste, ale może teraz layupik? Tak jest. Widzicie, za każdym razem 10 sekund na to, żeby mieć clear shot. O, trójeczka. Aj, kurde, trochę za wcześnie. No ale teraz postarajmy się. Zdrybluj go, człowieku. Patrzą dzisiaj jacyś tu są w ogóle ludzie, których wcześniej nie widziałem. O, Simos, zarzut, kurde. To było bardzo dobre, widzowie, bo chłop mnie jeszcze wypychał z tej strefy, a ja i tak zdążyłem trafić, nie? Kurczę, trzy próby, dwie gwiazdki, no przydałoby się to na trzy gwiazdki zrobić. Weź, teraz go zrobiłem, tak jest, przepchaj się Harry, o to chodzi. Dobra, uwaga widzowie, dwie próby mi do końca zostało, teraz się trochę zawaliłem w akcji, ale Harry Simon znowu wjeżdża, trzy gwiazdki na jego koncie, let's go! Podjarał się tam ewidentnie, pan montażysta wam zbliżył nawet reakcję. Dobra, myślę, że możemy zrobić oficjalną próbę, ze względu na to, że mamy też takie testy sprawnościowe tutaj do zaliczenia. Między innymi to jest jeden z nich. Teraz już jest official attempt. O nie, kurde, dwie próby zmarnowałem, bo mi wybił piłkę, dobra. Muszę teraz się postarać, no Harry, nie możesz się spalić na oficjalnym egzaminie tutaj. Ale przepchany, tak jest. Teraz wszystkie próby muszą siąść. I Simons objeżdża. Świetnie. Kurde, że nie weszło, no. Jednak jesteśmy rozliczani za punkty, które zdobędziemy. Ale teraz, kurde, bez sensu. To znaczy bez sensu, on, ja pięknie. Pięć prób, teraz wszystko musi mi wsiąść. Ale znowu mi się udało go objechać bez problemu? Co jest Harry Simons? Dobra widzowie, skup się Harry. Musi siąść, no kurde! Jest oficjalna próba, a ja, no niestety, nie punktuję. Teraz spunktowałem, dobra, dwie gwiazdki, teraz jak rzucę te dwa punkty, to powinienem mieć widzowie fulla. Siadła, dobra. Nie siadła! Outside? No to dupa. No to będą dwie gwiazdki, niestety tylko. Nie zaliczę tego egzaminu na 100%. Kurde, brakło mi. Ajajaj, 50 punktów. No ale to i tak, moi drodzy, levelujemy. Widzowie, ten facet tutaj, co siedzi na telefonie, przed chwilą Harry mu powiedział, że będzie chciał zamienić słowo po treningu. Jestem ciekaw, o co chodzi. Let's go! Harry, moi drodzy, znowu czuję, że żyje. Ten chłop się mega jara tym wszystkim. Zobie, po treningu jestem, no i co? Wracamy do domu. Do domu pełnego znajomych i tak dalej. Przepraszam? Ale Simons? Tak. Jestem Noah Abugajew, a mój kolega to... Ja jestem Duszyń. Nazywam się Duszyń i mam zaszczyt reprezentować Związek USA Basketball. W dniu dzisiejszym dostarczam panu powołanie do naszej reprezentacji U19 na nadchodzące Mistrzostwa Świata w koszykówce. Przepraszam? Wiadomo, te imitacje i umiejętności z niedawno do podejścia do gry zyskało uznanie, co sprawia, że jesteś doskonałym kandydatem gotowym reprezentować nasz kraj na światowej scenie Los Santos. No, słyszałem, że są młodzieżowe mistrzostwa w mieście, ale kurczę, czyli co, bierzecie mnie do kadry narodowej? No, tak. Mamy nadzieję, że się wykażesz, no. O przepraszam, ja pierdzielę. Dziękuję. A kiedy się zaczyna to wszystko? Za 3 tygodnie. A zgrupowanie? Za tydzień zgrupowanie. O mój Boże. Czyli to tacy poniżej od 19 roku życia, tak? Młodzieżowcy. Tak, młodziaki. O Boże, a kto mnie rekomendował? Agencja? Tak, agencja. Ja pierdziele. Nie wiem, jak panom dziękować, to jest ten papierek, tak? No dobrze, no to stawię się oczywiście i dziękuję. To dla mnie zaszczyt reprezentować. Mam nadzieję, że pan pokaże z siebie wszystko. Oczywiście, dam z siebie wszystko. Dziękuję bardzo, że osobiście panowie tutaj się aż pofatygowali, żeby mi to wręczyć. Jasne, jeszcze raz gratulujemy i życzymy miłego dnia. Super, to ktoś zadzwoni do mnie, tak? Ze szczegółami? Tak, będą się kontaktować. Super, dziękuję panu bardzo. Miłego dnia życzę, wieczoru w zasadzie. Do widzenia.
Co jest, widzowie? Dostaliśmy powołanie do reprezentacji młodzieżowej. Na Mistrzostwa Świata. Czy wy będziecie śledzić Harego w młodzieżówce USA, grającego na Mistrzostwach Świata z innymi państwami, może nawet z Polską w grupie? Chyba tak, widzowie. Oj, ale się będzie działo. Nie mogę się doczekać. O mój Boże, dobra, lecę się pochwalić znajomym i całej rodzince, która została w domu. Ale jazda. Harry powołany do kadry. Dobra, idę. Jestem ciekaw reakcji ludzi. Idziemy. Zobie, przyjechałem sobie, mamy takie darmowe taksi z treningu, ale kurde, jako reprezentant zaraz tutaj wszystkim powiem, co jest grane. Coraz lepsza pogoda w ogóle w LS, można, moi drodzy, się, o, już umierać na sportowo. Jacobik, siema, dawno cię nie widziałem. O, siema, siema, cześć. Cześć wszystkim. Hejka. Hello. Co tam? Barbecue, widzę jakieś pyszności. Tak, no. A ty jak tam po treningu? Dobrze. Mati, weź to tutaj w tej mojej kieszonce, do tej mniejszej, jest kartka, weź ją przeczytaj na głos, jak możesz. Zarząd koszykówki Stanów Zjednoczonych powołuje Harry'ego Simonsa do kadry na zbliżające się Mistrzostwa Świata U19? Co? Let's go! No, moje... Jestem tak samo zaskoczony jak wy. Przed wami. Na treningu? Przed wami, tak. Młodzieżowy reprezentant Stanów Zjednoczonych. Let's go. Dziadku, yeah. Słyszałeś? Tak. Brawo. To nie wiem, co powiedzieć. Lepiej nic nie mów, dziadku. Ciesz się. Świętuj dzisiaj razem z nami. Harry, to jest niesamowite. Ja pamiętam, jak ty jeszcze grałeś na starym chudzie. Jak ja cię jeszcze ogrywałem, człowieku. No widzisz. Kurde, nie wiem co powiedzieć. Tutaj możesz sobie usiąść. O, dziękuję ci, moja droga, szefowo. To sobie usiądę jak mogę. Zapraszamy. Ej, ale kurde, za 3 tygodnie są te mistrzostwa, za tydzień jest zgrupowanie. I co najlepsze, mistrzostwa są w Los Santos, więc wszyscy przyjeżdżają z całego świata tu i załatwię wam darmowe etykety. No i super. To teraz przygotowania pełną palą. Ej, możemy zrobić reklamę też. Nie wiem co powiedzieć, mówiłem, żebyś się nie poddawał, a osiągniesz sukcesy. No mówiłem. Mówiłem, dziadku. Szczerze, tak sobie myślę, że powiem ci tak, no k***a, Frank nie byłby dumny. No, to miło słyszeć, dzięki.